Powstała wystawa Solnictwa opowiadań o nieistniejącej już od ponad 34 lat kopalni soli, która funkcjonowała tutaj w Inowrocławiu, jak również ta sala opowiada o takiej najdalszej historii miasta, ponieważ Inowrocław od wieków nazywany był miastem na soli i tak też jest w rzeczywistości. Rozbudował się na dosyć dużym wysadzie solnym, gdzie rynek Inowrocławia to właśnie centrum tego wysadu. I w czasach najdawniejszych ludzie już sól w Inowrocławiu pozyskiwali. I tutaj właśnie dowiedzą się Państwo to wszystko, jak to się działo, jak ten cenny towar oczywiście tutaj do ludzi trafiał i jak wykorzystywali go na co dzień. Znajdujemy się teraz w takiej naszej najważniejszej sali, w której najlepiej poczuć klimat w kopalni. Ściany i sufity wyłożone są najprawdziwszą solą kamienną. Sól oczywiście w różnych odcieniach, aby najlepiej poczuć klimat kopalni, ponieważ w naszej kopalni właśnie takie odcienie występowały. Różne odcienie pomarańczu, czerwieni, przezroczyste hality, szarości. Wbrew pozorom było dosyć kolorowo, więc tutaj także można zauważyć te kolory. W centralnym miejscu sali wita nas symbol kopalni, czyli wagonik. Ułożona w niej sól kamienna dla dekoracji. Pierwotnie w kopalni w tych wagonikach wożono tylko i wyłącznie rury, narzędzia, łopaty. To wszystko, co potrzebne było górnikom do codziennej pracy. Sala nawiązuje do takiego chodnika w kopalni. Na wszystkich poziomach 10 w kopalni tych chodników było ponad 200 km, czyli tak naprawdę kopalnia małą nie była. Myślę, że warto również tutaj, będąc u nas, zapoznać się z metodą wydobywania. Metoda mokra, komorowa, jedyna taka w Polsce. Tutaj bardzo dużo informacji Państwo dowiedzą się. Myślę, że najlepiej na filmie, który również wyświetlamy. Krótki 20-minutowy film, nakręcony bardzo dawno, bo krótko przed zamknięciem kopalni. Zwiedzając całą wystawę solnictwa, na pewno zajrzą Państwo również do kapliczki, odwzorowanej właśnie na tą w kopalni, która znajdowała się na poziomie 5. Zobaczą Państwo tutaj obraz świętej Barbary, namalowany przez jednego z górników w roku 1947. Przepiękne żyrandole wykonane z soli, wzorowane na te także z kopalni. Poznając Inowrocław od nowa, warto zwiedzić stałą wystawę solnictwa. Bardzo serdecznie zapraszamy, kiedy będzie już to możliwe.